Witajcie, kochani. Jak to mówią, od przybytku głowa nie boli, ale nieraz może zaboleć. Taką oto dynię, ważącą 20 kg, dostaliśmy od Liliany z jej dyniowego lasu. Pokazywaliśmy ten las dyniowo-cukiniowy, ale dawno temu, kilka tygodni temu, jeszcze tam nie było takich dyni. I przyznam się, że ja nigdy nie mieliśmy w ogrodzie takich dyni. Dlatego, że albo to były dynie Hokkaido, albo to były dynie piżmowe, jakieś mniejsze egzemplarze, ale nigdy coś takiego. I trzeba coś z tej dyni zrobić. A że my lubimy zupy, no to dzisiaj zrobię zupę, krem z pieczonych warzyw, w tym z dyni. Oczywiście ja nie podejmuję się tego pokroić i będę musiała poprosić męża o pomoc. Natomiast ja się trochę boję. Ty się boisz, ale pamiętasz, jak nagrywaliśmy kiedyś film w Taszowie, taki niemy film, i właśnie wtedy nasz kolega wbił nóż w dynię i tak zdębiał, bo w zasadzie ani w jedną stronę, ani w drugą stronę. A była o wiele mniejsza. Tak, bo to była ta dynia Hokkaido. Tą też trzeba będzie obrać ze skórki, ale ja dzisiaj będę robić tę zupę z pieczonej dyni. Takie zupy już kiedyś robiłam, może nie w takim zestawie z warzywami. Natomiast już niebawem, pojutrze, przyjdzie do nas Liliana i zdradzi nam swój przepis na zupę z dyni, taką w wersji takiej podstawowej, ale podobno bardzo pysznej, bo tam chyba będzie tylko dynia, papryka i przyprawy, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Co będzie potrzebne nam do tej zupy kremu dyniowego? Te wszystkie piękne i aromatyczne warzywa, czyli oczywiście oprócz wspomnianej dyni będzie potrzebna papryka, ziemniaczki, marchew, cebula, pomidorki. Ja wzięłam pomidorki koktajlowe, ponieważ takich mamy nadmiar, ale oczywiście mogą być to być normalne pomidory, czosnek, cytryna oraz aromatyczne przyprawy. I tu mamy tymianek, który obłędnie pachnie, a którego mamy bardzo, bardzo dużo. Rozmaryn też pięknie z tymi pieczonymi warzywami się komponuje. I oczywiście sól, pieprz do smaku później i troszkę bulionu. Bulion się rozmraża już z naszego bulionu. Sok z cytryny, którym doprawimy później zupę, oraz olej będzie nam potrzebny do smażenia, do pieczenia tych warzyw. Sos sojowy do doprawiania oraz śmietana, taka 30. No. Ja już wszystko przygotowałam, swoje zadanie zrobiłam. To poukładam za chwileczkę w brytwance, żeby piec około 40 minut, może troszkę mniej więcej, do miękkości warzyw w temperaturze 200 stopni. A jeszcze, kochanie, na ciebie czeka ta dynia. Proponuję, żeby po prostu wykroić z niej kawałek. No pół kilograma. Zobaczmy. Pół kilograma potrzebujemy tej dyni. Okay. To ja zobaczę, to my zobaczymy. Muszę to wszystko szybko przykrywać ścierką, bo jednym z uroków życia na wsi jest to, że, kochani, jest zatrzęsienie much. I w zasadzie wszystko musi być przykryte nieustająco. Próbujemy różnych sposobów przeciwko tym muchom. Pół kilograma, ale takiej już obranej, nie? 20 kilo. Wiesz co, nie obliczaj tego, po prostu to jakoś rozharataj. A potem, bo i tak potem pokroimy to na kawałki, bo jak już rozkroisz... Tak, taka dynia może i właśnie ładnie wygląda, ale stanowi duży kłopot. Ale wiesz co, w środku ona chyba jest pusta. Tak, bo dynia w środku będzie pusta. Ona właśnie ma tę skórę, ten miąższ i mnóstwo na pewno tych pestek, ale w środku ona jest pusta. Przyznam szczerze, że pierwszy raz kroję taką dynię. Pierwszy raz w życiu. Widać, że trzeba mieć, wiesz co, po prostu jakieś dobre noże. No tak. No i taki plaster powinien wystarczyć.
Ślizga się ta. Dobrze, dobrze jest. Może lepiej byłoby bez deski. O, proszę. Pięknie. Myślę, że można wziąć wagę i zobaczyć, czy jest ponad pół kilo, ale na pewno jest. Super. Ale ładna. Z 4 kilo? 3375 gram? Gramów. Gramów? No tak, będzie tak, no bo jak cała waży prawie 20 kilo, a ty odciąłeś 1/6, to będzie ważyło 3 kg, jak nic. Czyli musimy ją jeszcze... Ale poczekaj, bo jak obetniemy skórkę i wyciągniemy pestki, to później zważymy. Tak, tak, ale jest przepiękna. Przepiękna, po prostu jak jakaś taka jama, czy... Tak jak w filmach wchodzi się do jakiś grot. Tak to wygląda. Dobrze, to dobrze. Kochani, wszystkie warzywa mamy już gotowe i układamy do pieczenia w brytwance. Na spód daję te, które są najtwardsze, po to, żeby jeżeli będzie spływał jakiś sok, na przykład z pomidorów czy z dyni, to żeby dotarł właśnie do tych najtwardszych, czy najdłużej się gotujących, czy pieczących. Tak, na pewno będzie to pięknie, pięknie wyglądało. Teraz dynia. Może nie trzeba tego papierem wykładać, ale ja wolę. To jest blaszka do różnych celów, stosowana do różnych wypieków. Cebula przecież jeszcze. Cebula też tutaj gdzieniegdzie na spodzie. Proszę bardzo. Ta dynia, taka sama dynia bez smaku jest, ale jak połączy się z tyloma smakami, z tyloma aromatami, to myślę, że naprawdę będzie bardzo, bardzo smaczna. Pomidorki. Pomidorki. Pomidorki przekroiłam na pół, żeby wypuściły troszeczkę soku. Czosnek. Pięknie wygląda właśnie w ten sposób przekrojony czosnek. I teraz te zioła, które sprawią, że to będzie tak aromatyczne, można je poporcjować, podzielić na mniejsze kawałki. Ślinka już cieknie w zasadzie, nie wiem jak wam, bo mi już tak. No ja jestem bardzo ciekawy tej zupy, ponieważ tak jak już wcześniej mówiłem, nie udało ci się zrobić złej zupy. Zupa z dyni, kiedyś chyba coś robiłaś. Spieczonej, ale bez warzyw, spieczonej. I to było dobre. Tylko wiesz co, było to smaczne, tylko się słabo przechowywało. I mimo tego, że gorący krem z dyni był wlewany do słoików, to i tak ta zupa nie wytrzymywała. W przeciwieństwie do kremu z pomidorów, więc dlatego żeśmy go wybrali. No i teraz olej. Bardzo lubię te buteleczki. Oczywiście ze sklepu superbutelki.pl, który wam szczerze polecamy i w opisie do filmu zamieszczamy link. I teraz wkładamy warzywa do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Cytrynka będzie potrzebna później. Wygląda wspaniale. A pachnie? Ha. Pachnie równie pięknie. Teraz przełożę te warzywa upieczone do garnka. I za chwileczkę zalej. O, rozpada się. Czosnek jest na razie gorący. Jakoś inaczej muszę to sobie zrobić. W każdym bądź razie zrobimy tak. Wyjmę te aromatyczne zioła, które już tutaj właśnie cały czas nam pięknie pachniały. I wyjmę czosnek. A czosnek będziesz obierać? Czosnek wycisnę z tych właśnie upieczonych ząbków.
Jak zostanie troszeczkę tych przypraw, to przecież się nie obrazimy. I jeszcze czosnek na talerzyk. Niech troszeczkę przestygnie, żeby można było wycisnąć ząbki. Ależ to pachnie. Na pewno będzie bardzo dobre. W sam raz na jesienną kolację. Dobrze, wszystko jest ładnie. I przekładam do garnka. Ciekawe, jaki będzie miała kolor zupa. Myślę, że bardziej pomarańczowy. Jak to zwykle z tymi. Liliana ma przepis taki prostszy, tak? Na tą, na zupę z dymi. Tak, wydaje mi się, że właśnie tam... Znaczy na pewno nie będzie to z warzyw pieczonych wcześniej. Znaczy ja robiłem kiedyś zupę z dymi. Bardzo dawno temu. Z tym, że to była taka dynia nieduża i nawet nie obierałem jej. Bo to była tylko... ta dynia Hokkaido, że... Tak, tylko gotowałem i to wszystko się rozpuszczało ładnie, ale co tam dawałem, nie jak pamiętasz. To robiłem, nie pamiętam. Teraz jeszcze trzeba będzie to doprawić, bo w ogóle tu nie dodawałam jeszcze soli. Ten aromatyczny olej też tu, o, niech nam skapuje. Czosnek. Czosnek po prostu wyskakuje. Zupinek ciepły jeszcze jest, ale o, wyskakuje. Taki upieczony czosnek, pamiętasz, kiedyś robiliśmy z czymś, nie pamiętam za bardzo, co to było. Ach, za gorące, żeby wziąć tak w rękę i po prostu to... Może ja to zrobię? Nie, to jest gorące, wiesz? No, zobacz, jak jeszcze para leci. O! Ale ten czosnek jest dobry. Nie wiem, czy nie z ziemniaczkami takimi, wiesz, pieczonymi robiliśmy czosnek też. O! Dobrze. Wygląda to na razie w ten sposób. I teraz zalewamy to bulionem. Mam bulion przygotowany. Własny bulion. I to trzeba będzie zagotować i doprawić, a potem zblendować. Gotuję. Ile czasu? Tylko do zagotowania, dlatego tylko do podniesienia temperatury. Bulion dodajemy po to, żeby ta zupa nie była aż tak gęsta. Ale ktoś oczywiście może lubić bardzo, bardzo gęsty taki krem, który je się łyżką. Ale my jednak bardziej chcielibyśmy, żeby to była też zupa. Stąd też dodałam tego bulionu. Dobrze, to ja spróbuję zanim zblendujesz. Dobrze. I kochani, wszystko nam się pięknie zagotowało. Oczywiście mąż już kilka razy próbował, mówił, że będzie obłędna zupa. Obłędna. Tak, więc dodaję jeszcze sos sojowy z mojego ulubionego, jak to nazwać, dzbanuszka z koreczkiem, co powoduje, że muchy tam nie mają dostępu. Czy dodamy śmietany, to się okaże. Mąż mówi, żeby nie dodawać, więc najpierw to zblenduje, a potem będziemy zupę degustować. No i kochani, degustacja. To jest to, co bardzo lubię i uwielbiam. Ostatecznie nie zblendowałam na gładko. O, jedzie samochód, w którym można kupić karmę dla zwierząt. Ostatecznie zblendowałam to na grubo. Bo my wolimy, jak są jakieś grubsze kawałki. Ja ogólnie lubię zupę, gdzie są wyczuwalne warzywa.
nie, Małgosia nie dała śmietany, bo my generalnie do zup nie dajemy śmietany. I jak jest zupa zblendowana, to wydaje mi się, że w ogóle nie ma potrzeby dodawania tej śmietany. Mhm, tak. Ale na przykład twoja mama na pewno by sobie tutaj dała chleb z śmietany, tak, bo ona tak lubi. Tak. Piękny kolor. Doprawiłam zupę teraz tylko solą. Dla mnie jest genialna. Naprawdę genialna. Naprawdę genialna. Dodałbym jeszcze odrobinę pieprzu, ale chociaż nie jest, nie ma takiej potrzeby, ale smakowo jest po prostu coś wspaniałego. Taka zupa nie może się nie udać. Przecież to połączenie dynia, papryka, znaczy papryka przede wszystkim podnosi smak, marchew, ziemniaczki, czosnek, to musi się udać, to musi być pyszne. Rewelacja. A do tego jeszcze chlebek z masełkiem, własny chleb z własnym masłem. Ja lubię tak grubo posmarować chleb masłem do takiej zupy. Bomba. Albo może można zrobić grzaneczki. Albo grzaneczki, tak. Ale jest naprawdę, naprawdę świetna i bardzo, bardzo Wam polecam. Bardzo się cieszę, że Ci smakuje. Jak zwykle, wszystkie zupy Małgosi są po prostu rewelacyjne. Gotuję tylko takie, jakie on lubi. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej. I'm okay, I'm okay. World is happy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okay, walk this way. Miej swą korzyść z pracy. To, co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję, zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie, jesteś okej, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. Świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, okay.